Co może robić odpowiedzialny tata, jak się został z dzieckiem? Grać. Terakota! Armia terakoty, czyli podwoił sobie właśnie ilość jednostek. No nie, to nie jest przypadek. Wychylamy się, sprawdźmy co się dzieje. Teraz ten jego krok w tył wygląda jakby on się wycofał normalnie. Wiecie co, chyba nie... Mi się autentycznie wydaje, że ja już jestem w stanie się wybronić. Bo jak ja już mam tego wojownika tu i on tu będzie stał na pałę, a to już jest mój teren, czyli więcej się tu leczy, to moim... Wiecie co, na razie zacznę grać tak, jakbym grał normalnie. Wygląda się... Wygląda jakby on właśnie zrobił krok do tyłu. To jest bardzo ważne, że on teraz zrobił krok do tyłu. Tak... W tej grze naprawdę trzeba bardzo dobrze znać algorytmy. Remigiuszku, dobra, zobaczmy co tam Remigiuszka. Czy będzie chciał ładnie sobie leżeć, czy nie. Remigiuszku, mama poszła z domu. Tata jest sam z Remigiuszkiem. Co może robić odpowiedzialny tata, jak się został z dzieckiem? Grać. Nie no, jak póki jest spokojny. W takim wieku to dziecko to jest praktycznie takie trochę warzywko, nie? Nic innego nie robi, tylko się patrzy i je, nie? Zobaczmy jeszcze raz krok do przodu. Tym do tyłu, tym do przodu. Widzicie, jak to jest z tym kąpem. Nigdy nic nie wiesz, co on wymyśli. Ty no, wygląda... Jakby on jednak chciał tu wejść. Na razie on nie ma jakoś strasznie dużo wojska. Remigiusz, kupa? Remigiusz, ty właśnie kupę zrobiłeś? No chodź, Remigiusz. No. Nie no, chwilę, poczekam, jeszcze zrobi. Może jeszcze zrobić, nie? Remigiusz, no przyznaj się, co ty robisz. Co ty robisz? No tak to jest z dziećmi, no. Jedyne co myślałeś, że nie będzie teraz walki, to jest to, że ja zbuduję na tyle wojska, że on się przestraszy. No to będzie wojna, no. Nie oszukujmy się. Dobra, alert ustawiamy, żeby się bronił. Zobaczmy, czy może jakoś się wymienimy. Wino, co? Halo, kolego? O, ty złodzieju! A w sumie za żelazo. I tak on pewnie ma mnóstwo żelaza. Tyś... Śmietniku. No dobra, oczywiście jak on wejdzie mi na ten, to i tak się to skończy, ale dobra, przynajmniej za jakiś czas. Niech tak będzie, no. Dobra, zmienię mu pieluchę i zobaczymy. Stream zajcowania, co? Lew i dzwoneczek, nie? Wiecie co, on chyba się przestraszył. Poważnie to tak wygląda. Się wychylimy trochę, no ale widzicie jaka sytuacja jest napięta, tak? Nie, bawi się, on się śmieje. Nie śmieje się. Widzicie jak to jest z Remigiuszem. Napięta sytuacja. Napięta jak gacie Remigiusza. Nie przesadzajcie, bo zmieniłem mu pieluchę przed chwilą. Więc naprawdę tu już poszliście za daleko. Nosek, brzuszek i paluszek. I mój syn się bardzo z tego cieszy. Dobra, witamy oczywiście z powrotem w naszej świetnej gierce. 84. tura, teraz tak. Spodziewam się, że w przeciągu 40 tur się wyjaśni, czy jesteśmy w stanie wygrać tę grę. Musimy się bić z Japonią. Jeżeli my przyjmiemy ten półwysep tutaj, to już powinniśmy wygrać. Więc to jest nasz cel. Kekhe, siema. Siema. No tak. Musimy, patrzcie, mamy tu taki stół. A, bo to jest, dobra, to nie mogę pokazywać. Dobra, mamy tu taki stół na kawę. Plan był taki, że sobie ładnie będzie ten stół na kawę. On sobie będzie tam stał. Będziemy tam trzymać kawę, herbatę, będzie tak elegancko. Wiecie, jaki problem się okazało? Że córka nam na ten stół wchodzi. I wiadomo, mamy obawy, że albo spadnie z tego stołu. Po drugie zaczął się chwiać, nogi zaczęły się chwiać, bo ona to rozruszyła. Po trzecie dosięga mi do biurka na tym stole i zaczyna mi rzeczy z biurka zdejmować. Więc widzicie, jak to jest z dziećmi. Z dziećmi to jest tak, że są rzeczy, o których byśmy nie pomyśleli, a musimy nagle myśleć, nie? Więc no... Grom 1016. Rokat ma nieokiełznaną ligę, agresję 100%, poukładana gra 0%. Na przykład versus Vitality, momentu 4-0 early, ale oni są tacy trochę riski do obstawienia. Wiecie co, naprawdę bardzo się dziwię, że tak słabsze drużyny w LCS-ie naprawdę nie mają dobrze poukładanych stałych elementów gry. Na przykład mi się naprawdę wydaje, ile razy oglądałem mecz, jaki mecz ostatnio oglądałem? Giants wygrywało na Splice. I to naprawdę była wygrana gra. To była normalnie wygrana gra, tylko Giants nie umiało sobie zrobić dobrze Barona.
i nie umieją tego zrobić. Mi się naprawdę wydaje, że taka drużyna jak Rokat, jakby poprawiła stale elementy gry, to naprawdę mogłaby spokojnie powalczyć z innymi. I dużo jest takich według mnie drużyn. Red 5 złotych na rozwój przez U otwarte. Ja dla twojego rozwoju proponuję, żebyś zapamiętał, że rozwój się pisze przez U zamknięte. Nie wierzę w dysleksję. Nie wierzę w dysleksję. Nie ma takiej choroby. To jest wymysł dla ludzi, którzy nie chcą się uczyć. Cejrowski nie chciał się uczyć. Wcale nie ma dyslekcji. Ale dziękuję w takim razie za donate'a. 5 zł to 5 minut dłuższy stream, tak? Co to był garden? Ogród. Dobra. Ogród idioto. Też mi się podoba, że ktoś dodał idioto. Dzięki temu zrozumiałem, przypomniałem sobie, że garden to ogród. No chyba to zbuduję. Dobra, dawać. To idziemy w produkcję. Czekamy na te wiszące ogrody, a potem chcę zrobić ten Parteon. Nie wiem, czy nie powinienem zacząć od Parteon. Samuraj się tu przesunął. O, super. Teraz Praga mnie polubiła za to. Spróbujmy założyć religię teraz. Dobra, teraz tak, nazwiemy to... Jaki znaczek tu wziąć? Tutaj już mamy to... Jaki znaczek wziąć? Protestantów, tak? Nazwiemy to weganizm. Nie. O, tak jak moja grupa, zapraszam do grupy, Koziołki Wedziego. Pójdziemy sobie w te miasta państwa dalej, bo mamy dużo wokół siebie, nie? No tak, bo ja mam wino i... Ty wiecie co, pójdę w to. Okej, okay, found religion, yes. Książkami nie wygrasz, tego miecz i ogień. Wiem o tym. Wiem o tym, że będziemy musieli się w końcu bić. Ale to muszę jak... Najbardziej bym chciał się bić dopiero jak już mamy ten, jakichś lepszych wojowników. Brukselsk chce Koziołki Wedziego, proszę bardzo. W Brukseli chcą dołączyć do mojej grupy. Ale zobaczcie, szczerze, w jak dobrej sytuacji jesteśmy. Japonia powinna być w takiej sytuacji jak i Senegal, i Kolumbia, a ma prawie tyle samo punktów co my, więc naprawdę sobitko to wygląda. Okej, okay, czyli to jest najwięcej jedzenia, które ma się średnio w miastach. To jest na trzecim miejscu. Okej. Okay. O, super. Dobra, dawać, Petre. Ja naprawdę gram bardzo zachłannie. To jest bardzo greedy, co ja robię. No bo jednak może bym poczekał jedną turę. Z tym, nie? I nie szedł, nie wchodził specjalnie w szenio... No. No dobra. To się musiało stać. Nic nie zrobiłem. Kręcił się jak bąk wokół własnej osi, ale zrobił to. Jeszcze straciliśmy karawanę. No cóż, koniec streamka. Dzięki za dziś. Na razie. Musimy z tego wybrnąć. Nie możemy przegrać na Japonię. Chcemy się bić w przesmyku z tym gościem. Dlatego zrobimy taktyczny zwrot w tył. Tutaj strzelamy. Okej, okay, tutaj to na pewno się wybronimy. Budujemy dalej drogę. Bo będziemy w końcu atakować Tokio. Więc i tak chcemy mieć tutaj drogę, żeby mieć blisko do Tokio. Go next mówicie, tak? GG. Nie, spokojnie. Ja wam powiem, co wygrywa tego typu wojny. Łucznicy. Zrobimy tak. Jup. Tu mamy problem, powiem wam. Bo oni z daleka we mnie strzelają. To jest ten problem. Tylko tyle? 9 mu zadałem? Co się stało? Patrzcie, to mi się przyda na teraz, nie? Dobra, dawać. To mi się przyda na teraz. Będę miał trochę więcej obrony. Mógłbym się teoretycznie zamienić. Się słapa tutaj zrobić tego z tym. A tego wysłać tutaj bardziej. Chyba tak zrobimy, żeby on się podleczył trochę. Nie chcemy stracić tego pola tutaj. Czy ten wojownik wytrzyma? To jest pytanie zasadnicze dla mnie. O kurde. Okej, okay, Petrę straciliśmy. A gniezno pracowało nad Petrą? A nie, dobra, bo tak, pracowałem chwilę. Dobrze, że nie skończyłem tej Petry, bo nie skończył, jak widać. O złota, dobra. Co możemy za to kupić? Ile mam do tego żelaza? 3 tury. Samuraje to totalne katy na tym etapie gry. No, powiem wam szczerze, tak to wygląda. Ja mu nic nie robię. Ja mu nic nie robię.
No, powiem wam szczerze. Możliwe, że my przegraliśmy. To nie wygląda dobrze. No kurde, może bym wyeliminował tego jednego gościa. Mam dwóch łuczników. Ej, no dam radę, patrzcie. Hop. Hop. Do domu, do domu. Yeah. Widzicie? Da się żyć tutaj. Słuchajcie, zabiliśmy jednego samuraja, a więc się da. Fitzen Faru, a tylko z Japonem wygraliśmy na mistrzostwach, tu jeszcze gorzej, spokojnie, jak na wojnie. Bo nie wiem, czy się wybronimy, czy nie. Nie no, kurde, chyba się da. Zaraz mam ulepszonych wojowników. Kurde. Zobaczcie, ulepszam wojownika. Tego. On mi chyba nie panie na strzała. Ulepszam wojownika. Jak mi pani nastrzała, to jestem w złej sytuacji. Musimy na tyle wystrzelać tego, żeby obronić tego, ale musimy też na tyle wystrzelać tego, żeby obronić tego. Więc zrobimy taki sprytny ruch. Boom. Boom. Dobra, moim zdaniem ten gość się przeżyje, bo on się teraz podleczy trochę. Tym... O kurde, nie mam zasięgu. Oh my god, ale żem to zagrał. To jak stracę wojownika, którego przed chwilą ulepszyłem, to jestem debilem. Kurde. Nie. Nie straciłem tamtego wojownika. Dobra, okej, okay, oczywiście mi tu grabią. I się wydaje, że się wybroniłem. Panowie, wydaje mi się, że jest sukces. A, ja katapultę będę miał w następnej turze, tak? Poczekajcie, to musimy jakoś sprytnie to zrobić. O tak. I tak. I tym. O tego. A tym tego. Dobra, patrzcie, patrzcie, no. I co, łyso? Straciłem kogoś? Kurde, straciłem jednostkę. Ale patrzcie, tutaj się gościu wycofuje już. Ale słuchajcie, panowie, jedziemy w katapulty, zaraz robimy kontratak. Nie będziemy się bawić z Japonią. Zrobimy kontratak i idziemy na wojnę. Idziemy na wojnę. 110 tura, ty tylko dwa miasta masz, to jest skandal. Szczypawica. Gościu, a gdzie miałem zrobić jeszcze jedno miasto? Powiedz mi. Zresztą ja sobie zdobędę to miasto i zaraz będę miał miasta. Kurde, padł mi ktoś, od kogo? Od tego śmiecia. Ty, broń się, dobra. Jak z rakietury, co? Muszę przepchać bota, Ernul mówi, no. O Jezu, samuraje. Panowie, ruszyli na mnie samuraje. Czy to jest koniec Gniezna? Bo tu już idzie wsparcie, popatrzcie, idzie już moje wsparcie, więc to już naprawdę będzie okej, okay, no. W tej turze muszę wytrzymać. Nie no, wątpię, że mi przyjęli miasto w tej turze. No zaraza. Ty dziadzie. Ty dziadzie. Zaraza jedna, no. Jak to się stało? Samuraje są OP. Co robić? Straciłem kapitul. 200 IQ mówicie. 200 IQ przegrywa, no to się nie dzieje. Zgadzam się z wami, jestem bardzo niezadowolony, że 200 IQ przegrywa w tym momencie. Jeszcze moja nadzieja nie umarła. Mi się wydaje, że jestem w stanie odzyskać to miasto. Czemu samuraj nagle ma 500 HP? Nie chcę nikogo zmartwić, ale to chyba koniec. Nie no, wątpię, że mi przyjęli miasto. Będzie okej, okay, no. Patrzcie, patrzcie, no. Taktyczny zwrot. I co, łyso? Zresztą ja sobie zdobędę to miasto i zaraz będę miał miasta. Jestem gorszy niż reprezentacja Polski, przegrałem na Japonię. Jestem zjechany przez Hasaki, przez Yasuo. Byłem taki cwaniak, co?
Słuchajcie. Nie będę ukrywał, że przegraliśmy. Niestety, przegraliśmy. Zajęliśmy ostatnie miejsce w grupie. Tak jak na mistrzostwach. Mam 267 punktów. Japonia wychodzi z trzeciego miejsca. Z pierwszego Senegal. I z drugiego Kolumbia. Tak to wygląda. Słuchajcie, no przegrałem. Dostałem łomot. Przepraszam wszystkich. Już nie ma meczu o honor. Już nie ma meczu o honor. To był mój honor. Przegrałem na Japonię. Zniszczyli nam pola. Przejęli Gniezno. I zgwałcili nasze kobiety. Przepraszam. Podaję się do dymisji. Kamanika! Kamazaka! Kamanika! Frajerze.